Banki w Stanach Zjednoczonych mają coraz większe problemy i również ucierpiał rynek kryptowalu. Tak jak wszyscy dobrze widzieli, w weekend mieliśmy utratę pegu w jednym z najważniejszych stablecoinów, a więc w USDC. Jakie jest moje podejście i co może tutaj się wydarzyć? Dziś Duże wydarzenie dla projektu Rejuve, a więc mamy oczywiście lunchpad na DAO Maker, mamy lunchpad na SDAO. Zastanowimy się, co z tym zrobić i czy to jest w ogóle dobry czas, żeby próbować tu atakować. Jakie jest podejście CZ, co mówią wielcy włodarze giełd o tym, co może wydarzyć się w najbliższym czasie na rynku kryptowalut? Informacje z rynku i informacje z naszych projektów. Cześć, z tej strony Maciej, witam wszystkich serdecznie, poniedziałeczek, a my zaczynamy nowy tydzień na rynku kryptowalut, po weekendzie pomału emocje opadają, mamy oczywiście 13 marca, a my bardzo szybko lecimy z naszymi kryptotematami, oczywiście jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, warto na YouTube dać dzwoneczek, dać subskrypcję, dzięki temu będziesz na bieżąco z każdym moim materiałem, no i oczywiście jeżeli widzicie jakąś wartość w moich filmach, zawsze warto dać łapę w górę, podzielić się komentarzem, to sekunda, a dzięki temu ja że jesteście aktywni i że oglądacie moje materiały. Oczywiście przypominam, że ja nie jestem doradcą finansowym, nie jestem doradcą inwestycyjnym. Wszystko co mówię w moim filmie to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Za nami, słuchajcie, ciężki weekend. Oczywiście byłem z wami w miarę możliwości. Myślę, że warto obejrzeć sobie u Kowalskiego na Twitterze, robił space'a, zresztą ja go udostępniałem na swoim Twitterze, gdzie rozmawialiśmy z kilkoma osobami tak naprawdę w weekend, co tu na z DC może się wydarzyć. Dzisiaj oczywiście mamy tych informacji dużo więcej i jesteśmy bardziej spokojni, ale gdzieś tam również starałem się być z Wami po raz kolejny. Trzymanie się planu i spokój uratował przynajmniej moje fundusze. Mam nadzieję, słuchajcie, że u Was było podobnie. Jeżeli chodzi o szybką parafialkę, no to przypominam oczywiście, że mamy wyprzedaż w kryptosklepie. Przede wszystkim Kryptoplaner 2999, a więc tutaj wyprzedaż. Pomagamy tutaj Dominikowi zejść ze stanu. Naprawdę fajne Narzędzie. Myślę, że w tej cenie, która zresztą jest poniżej produkcji, warto sobie nabyć i żeby to trochę zeszło jeszcze, żeby nie wszystko zostało przepalone, jak to się mówi. No i oczywiście inne wszystkie rzeczy macie na kryptosklepie na promocji. Jeżeli chodzi o ogłoszenia parafialne, dwa ogłoszenia na dzisiaj, oczywiście jesteśmy już gotowi do inwestkawców, a więc przypominam, że widzimy się w Krakowie 24-25 marca. Bilety są darmowe. Oczywiście te podstawowe, więc wystarczy wejść na stronę inwestkawców i po prostu się. Zapisać. Mamy też fajną y, informację od organizatora MBX oczywiście bilety cały czas są z dużą zniżką, a więc widzimy się 24, 25 maja Warszawa, Złote Tarasy. No i udało nam się dograć bardzo fajny deal. Wszystkie osoby, które zakupiły albo zakupią do końca tego miesiąca bilet właśnie z naszym refkodem, a więc pamiętajcie, że przy zakupie biletu wpisujecie refkod KryptoEkipa, otrzymacie te wszystkie zniżki, które są oczywiście utrzymane i z tych osób, które kupiły i kupią do końca miesiąca dwa bilety wymienimy na bilet VIP. Myślę, że Fajna rzecz takiego VIP-a mieć sobie, przeżyć gdzieś tam to od drugiej strony, jak takie krypto eventy wyglądają, a więc warto również korzystać z naszego refkodu. I na koniec miesiąca oczywiście dwa te bilety. Nieważne jaki bilet zakupiliście, wymienimy wam na. VIPy. Dobra, słuchajcie, idziemy do rynku. U mnie weekend ciężki, tak jak mówię, zbierałem sztab kryzysowy i walczyłem, a więc cała brygada do mnie przyjechała. No, ale było to też związane z tym, że moja żona wyjechała w małą delegację i można było na spokojnie yy, pograć sobie w karty, skosztować maślanki i porobić różne fajne rzeczy w gronie przyjaciół i znajomych. Też znajomi niezwiązani z rynkiem krypto, a więc głowa poszła zupełnie, zupełnie w innym kierunku. Dobra, słuchajcie, lecimy, zobaczmy, co się dzieje. Oczywiście mamy odreagowanie. To, co dla Was najważniejsze, to rzeczywiście USDC odzyskuje tutaj Pega. Jeżeli chodzi też o moje działania w weekend, bo o to pytaliście, no to tak naprawdę była jedna pozycja, którą dokupiłem w dwóch koszykach. Jest to Vela Token, a więc projekt oczywiście dex na arbitrum. Tutaj ryzyko było dość duże, dlatego że tak jak wiecie, większość tych dexów jest właśnie oparta na USDC. Większość płynności jest tam na USDC, więc tutaj te niebezpieczeństwo było dużo większe, ale mi udało złapać się za 3.90 i dzisiaj oczywiście zyski sobie zrealizowałem. Jeżeli chodzi o Vela token, to nie jest na razie pozycja, która wchodzi na stałe do mojego koszyka, czy to do koszyka gemów, czy to do koszyka długoterminowego. To było zagranie tylko pod dzisiaj to było, plan był bardzo prosty, ugrać szybko e, odpowiednią ilość procentów, to się udało, nie udało mi się sprzedać co prawda co pięć, za 5 pięć dolarów, bo rano gdzieś tam nie siedziałem jeszcze przy wykresach, więc sprzedałem sobie to e, dosłownie parę minut temu e, po 4,40 z hakiem, więc 3,90 było wejście e, ponad pół dolara na sztuce, jak dla mnie udało się mega, jestem bardzo, bardzo zadowolony tutaj no i oczywiście to co dzisiaj jeszcze zrobiłem, tak żebyście mieli pełny obraz, to sprzedałem swoje krypto GBT jest to oczywiście moja alokacja z DAO Maker. Pokręciłem też wcześniej trochę kółek, i tak naprawdę przy tym pierwszym strzale, tak jak dostaliśmy tutaj 30%, oczywiście te osoby, które wchodziły tutaj z publicznej alokacji, mają to pomniejszone o prowizję, którą zabiera sobie DAO Maker. Udało się odzyskać prawie 80% wkładu. Jeżeli chodzi o mnie, sprzedałem, pokręciłem kółka, więc ja wkład mam tutaj cały wyjęty. Miałem alokację 100 BUSD, i teraz na spokojnie czekam. Przypominam, że resztę tokenów Będziecie otrzymywać od Dao Makera zgodnie z westingiem, więc nie bójcie się, jeżeli ktoś nie dostał całości. Trzeba zawsze wszystko dokładnie do, do, doczytać. Zresztą, ja mówiłem o tym wcześniej, więc u mnie sprzedana wela, sprzedane krypto. Y, GPT i na spokojnie dzisiaj te fundusze lecą sobie w kolejne alokacje, o których zaraz będziemy sobie rozmawiać, a więc między innymi w rejuwe. Jeżeli chodzi o Bitcoina, oczywiście wyjaśnienie sytuacji gdzieś tam z bankami, z pozycją samego USDC spowodowało to, że odbiliśmy i rynek znowu zaczyna łapać wiatr w żagle. Bitcoin wraca na 22 000, 22 139, Ether jest powyżej 1,5 tysiąca, 1583, no i wiele altcoinów zrobiło, słuchajcie, między między 10 a nawet 30%, także kilka pozycji fajnie odbiło i generalnie jest dzisiaj zielono i na pewno te nastroje są lepsze. Jeżeli chodzi słuchajcie o indeks Fear Grid, znowu wróciliśmy na poziom neutralny, wczoraj oczywiście był strach, tak naprawdę powinien być ekstremalny strach przy takim wydarzeniu, natomiast ja oczywiście podszedłem do sprawy na spokojnie, zaraz Wam opowiem jak to u mnie wyglądało i jak ja to sobie rozegrałem i jak co poniedziałek zagląda, zaglądamy na blockchain Net, oczywiście na naszą tęczę cały czas jest Jesteśmy tutaj w tym kolorze niebieskim i moim zdaniem jest to cały czas, dobry czas, żeby akumulować główne altcoiny, ale również samego bitcoina czy Ethera. I ja obecnie jestem najmocniej właśnie na tym Etherze skupiony. Oczywiście, jak co poniedziałek, zaglądamy sobie do moich portfeli, żeby zobaczyć transparentnie słuchajcie, co tutaj tak naprawdę się dzieje. Oczywiście zaczynamy od poniedziałkowych pasywek, czyli to coś, co kupuje za pasywki. Ostatnio nie było tutaj żadnych zakupów, dlatego że większość kapitału z tego portfela poleciało do portfela gemów, i moim zdaniem to było dobre rozegranie. Sam portfel jest 2% na plusie, więc też oczywiście nie jest, nie jest źle. I myślę, że tutaj są takie pozycje, które i tak długoterminowo gdzieś tam, jeżeli będziemy. Mieli Chosse, a wiele osób już o tym zaczyna mówić, da fajny zwrot. Jeżeli chodzi słuchajcie o moje główne portfolio tych nowych pozycji pod Chosse 2023, tutaj nie zmieniło się nic, nie doszła tutaj żadna nowa pozycja, nic nie zostało sprzedane. Oczywiście chcę tu uzupełniać cały czas MX jako tą najnowszą pozycję, która ma być duża w moim portfelu po to, żeby łapać fajne akcje na giełdzie MEXT, no ale tutaj tutaj bez, bez większych ruchów. No jeżeli chodzi oczywiście o portfolio Gemów, widzieliście tak naprawdę Prawda, że przy tym strachu, przy rozpegowaniu USDC, te gemy pospadały bardzo mocno. Cały portfel jest obecnie 50% na plusie. W ATH to było nawet 150%, więc tutaj również większych ruchów nie było. I tak jak mówię, jedyny ruch to była ta Vela. no ale ja wszystko sprzedałem. Nie zostawiłem ani jednego tokena w swoim portfolio, więc nie dodaję tutaj tej pozycji do, do mojego portfela. Tak jak mówię, to było rozegranie, żeby ugrać coś na tym strachu, który po prostu pojawił się na rynku. Lecimy sobie, słuchajcie dalej. I oczywiście, jeżeli chodzi, słuchajcie o mnie, to w weekend dałem Wam takiego tweeta, taki, taki cytat. Możesz ostrzyć owce setki razy, ale obedrzeć ją ze skóry tylko raz. To jest bardzo ważne hasło dla mnie i tak naprawdę... Yy, ja na swój rynku kryptowalut traciłem w, gdzieś tam swoje fundusze wielokrotnie, przeżywałem załamanie na portfelu wielokrotnie, natomiast te doświadczenie i te moje trzymanie się planu, te moje ruchy mają powodować to, że rynek będzie strzygł mnie coraz mniej i gdzieś tam nauczyłem się trzymać tych swoich zasad i to pozwala mi podchodzić do takich sytuacji jak w weekend na spokojnie. Jeżeli chodzi o mnie, tak jak wam pisałem, oczywiście to, co było związane z rozpegowaniem USDC, było związane z bankami. Tak naprawdę główny bank, a więc tutaj oczywiście Silicon Valley gdzieś tam zakończył swoją działalność i USDC miało tam część swoich środków. To nie było dużo, ale tak jak wiecie, oni podali, że mają 25% w gotówce i część z tych 25% było trzymane w tym banku. Natomiast oczywiście to nie była dużo, duża ilość, ale to spowodowało to, że mieliśmy prawie 10% spadku na samym USDC i zgubiło to PEGA w rynek, wkradł się się strach. Jeżeli chodzi o mnie, analizowałem sytuację sobie ponad godzinę i po tej godzinie zrobiłem Wam tego tweeta. U mnie USDC to jest obecnie 20%. Nic nie sprzedawałem, nie wykonywałem żadnych nerwowych ruchów. Uznałem po analizie tego wszystkiego, co może się wydarzyć, że gdzieś tam nie warto bawić się w sprzedaż, bo to jest kolejne strzyżenie i po prostu podjąłem takie, a nie inne ryzyko. Oczywiście musimy wyciągać swoje wnioski, musimy tak naprawdę patrzeć zawsze pod kątem swojego portfela i jeżeli jeżeli chodzi o moje wnioski, myślę to co jest bardzo ważne przy tego typu sytuacjach przede wszystkim indywidualne podejście do każdej pozycji, w tym do stablecoinów ja, pierwsze pytanie, które ja sobie zadałem, co się wydarzy z moim portfelem przy tym najgorszym czarnym scenariuszu, czyli że USDC zgubi pega, że pójdzie ten duży strach, że ludzie będą sprzedawać i przez długi czas nie uda go się przywrócić, uznałem, że to nie zabije mojego portfela, nawet gdzieś tam duży spadek, czy najbardziej czarny scenariusz nie spowoduje tego, że Będę działał gdzieś tam słabiej na rynku krypto. Oczywiście, w przypadku upadku tego stablecoina, w co oczywiście nie wierzyłem, straciłbym 20% prawie całego swojego portfela krypto. Dla mnie byłoby to dużo, ale oceniłem ryzyko, przeliczyłem sobie i tak u mnie wyszło. Zawsze trzeba patrzeć pod kątem, właśnie tego, jak dana sytuacja wpływa na wasz portfel, i tak jak wam napisałem. Trzeba oceniać zawsze czarne scenariusze, czy takie wydarzenie nie zakończy waszej przygody z rynkiem krypto. Także argumenty były po obu stronach. Dla mnie więcej argumentów było za tym, że ten pek wróci, za tym, że gdzieś tam jest to zupełnie, zupełnie inna sytuacja niż wtedy, kiedy analizowaliśmy upadek Terra Luma i ich algorytmicznego stablecoina. Tutaj sytuacja była zupełnie zupełnie inna, więc też po to, żeby was uspokoić, zrobiłem wam oczywiście tego tweeta. No i oczywiście to co, to, co, to, co bardzo ważne, to widzimy pewną zależność między klasyczną, tradycyjną bankowością a sektorem krypto. Tak naprawdę CEO Krakena poruszał ten temat jeszcze tutaj przed, przed problemami, oczywiście, Silicon. Natomiast to, co dzisiaj płynie bardzo szeroko od dużych wodarzy giełd, to to, że kryptowaluty potrzebują swojego banku. Potrzebny jest bank, który będzie zabezpieczał aktywa, gdzie duże giełdy, duże projekty będą mogły trzymać swoje środki, natomiast oczywiście powrót tego pega i dobre informacje są związane z tym, że bank wypłacił pieniądze na chwilę przed upadkiem, a więc tutaj było też nagranie, można było je znaleźć. też wielu, wiele banków tradycyjnych, w tym polskie banki, możecie sobie poszukać na PKO czy gdzieś, wypowiadały się. dlaczego tam się stało tak, a nie inaczej? więc jak ktoś chce się w ten sektor bankowy zagłębić, to będzie można te informacje znaleźć. natomiast na dzisiaj wygląda na to, że wszystko wróciło i możemy na spokojnie sobie sobie popatrzeć na to, co się dzieje. Jeżeli chodzi również o tą sytuację, to dla mnie najważniejsza była transparentność. Dlatego od razu też, kiedy Kowalski założył tego Space'a, wszedłem i powiedziałem, że nie sprzedaje swoich USDC. Wiele osób tak naprawdę gdzieś tam, które zajmuje się rynkom kryptowalut, nie pisało o tym, co robi ze swoimi pozycjami. Moim zdaniem to nie jest dobre, ludzie czekają zawsze na odpowiedź i powinniśmy ludzi transparentnie informować na bieżąco. Nie jest żadną tajemnicą, że obecnie USDC jest największą pozycją w moim portfelu, jeżeli chodzi o stablecoiny tak było, tak jest i ja przez długi okres czasu mówiłem, że jest to pozycja dla mnie z tych wszystkich stabli podstawowa no i oczywiście tak naprawdę mogę tylko współczuć gdzieś tam nowym osobom, bo mają naprawdę ciężko na rynku krypto po tych wszystkich złych wydarzeniach, gdzieś tam Celsius, upadek Terra Luna FTX, te wszystkie rzeczy złe, które się wydarzyły, te duże spadki myślę, że wiele osób patrzyło właśnie na USDC jako taką pozycję dość bezpieczną dużo mówiło się o Tetherze, że te nie ma pokrycia, że USDC jest pewniejsze, a tutaj poszły, poszedł atak z drugiej strony. Natomiast musimy być gotowi na każdy scenariusz musimy zawsze patrzeć na wszystko pod kątem portfela. Oczywiście, jeżeli chodzi o problemy tych banków amerykańskich, to cały czas to obserwujemy tak jak wiecie Signature Bank został przejęty przez DSF rezerwa federalna ogłasza specjalny program awaryjny a więc te banki się topią, ale są ratowane są fundusze gwarancyjne, a więc tak naprawdę najważniejsze są gdzieś tam środki klientów natomiast wniosek również, którym musimy wyciągnąć jest taki, że dzisiaj krypto po części jest uzależnione od banków tradycyjnych, tak naprawdę sami wiecie, że jeżeli chcemy realizować zyski z kryptowalut i chcemy zabezpieczać część kapitału, to wychodzimy do walut fiducjalnych a te waluty fiducjarne po części trzymamy w bankach. Ważne, żeby to dywersyfikować, też nie trzymać wszystkiego w jednym banku, podzielić sobie na różne waluty. U mnie obecnie to jest dolar i euro, złotówka to jest naprawdę gdzieś tam mała pozycja, natomiast trzeba o tym pamiętać, żeby również tutaj dywersyfikować, no bo nie jest gdzieś tam kolorowo. Oczywiście teraz zastanawiamy się, w jakim kierunku pójdzie rynek. Tak jak mówię, no mamy fajne odreagowanie do, po tych wszystkich bankowych informacjach i ten PEG dość szybko wróci. I mamy dzisiaj zielono na rynku. No i słuchajcie, wiele osób zaczyna ogłaszać już hostse. Jeżeli chodzi o mnie, patrzę tak naprawdę na rynek etapami i staram się z każdego momentu rynku, czy to jest dobry moment, czy zły, ugrać coś, żeby wyjść na swoim portfelu na plus. No i mamy tutaj słuchajcie, coś takiego jak Cycle Extreme. To jest wskaźnik, który gdzieś tam sygnalizuje koniec rynku niedźwiedzia dla Bitcoina. Jeżeli interesujecie się analizą, wskaźnikami, można sobie o tym Poczytać na BinCrypto. Natomiast to, co dla mnie ważne, ja siedziałem też weekend i obserwowałem dużych w świecie kryptowalut. Oczywiście czekałem na to, co napisze CZ, bo on zawsze do tego typu sytuacji się słuchajcie, odnosi. No i CZ napisał tutaj, że Binance również gdzieś tam będzie wspomagał. To jest Stablecoin, ale tak naprawdę to, co oni zrobili, no to tutaj oczywiście wymienili BUSD na Bitcoina, BNB i Ethereum, a więc gdzieś tam po części wzmocnili te pozycje, popłynął kapitał w te pozycje w samego Bitcoina, w Ethereum to jest zrozumiałe, no i w BNB, a więc oczywiście w ich pozycje, myślę, że jeszcze jeden tweet jest dość ważny a więc Artur jest myślę, że kojarzycie, to jest słuchajcie były, były CEO giełdy BitMEX, kiedyś jednej z największych giełd, no i on napisał słuchajcie, czy jesteście gotowi oczywiście na bull market, a więc ogłosił, że według niego po części ten bull market startuje, oczywiście jedni patrzą na wskaźniki, inni rysują. Kreski. Ja patrzę zawsze pod kątem swojego portfela. Uważam, że te ostatnie dwa miesiące były dobre. Natomiast sytuacja z USDC to był taki trochę zimny prysznic na głowę. Wiele osób gdzieś tam mówi, że po części oczywiście sam rynek krypto nie ponosi tej dużej odpowiedzialności za to, co się stało. No ale jest ta korelacja z bankami i też tutaj tak to się wydarzyło. Mamy fajną wiadomość od przeglądarki Brave. Myślę, że wiele osób używa. Brave umożliwia zamianę kryptowalut na waluty Fiducjarne w samej przeglądarce. Ja oczywiście tego jeszcze nie testowałem, ale tutaj mamy taką informację, że jest to obsługiwane przez Ramp Network. Myślę, że Rampa znacie również projekt z polskimi korzeniami, który radzi sobie całkiem nieźle na rynku kryptowalut. Natomiast pamiętajcie też o tym, że y, warto zrealizować część zysków do walut fiducjarnych, bo w momentach, kiedy dzieją się różne y, złe rzeczy, y, mogą być pary blokowane, tak jak widzieliście, w ogóle y, też zastanawialiśmy się nad tym, czy USDC nie zatrzyma samego kontraktu, czy nie, nie będzie on y, tutaj spauzowany. Natomiast to się moim zdaniem dobrze, że się nie stało Dlatego, że byłoby jeszcze, jeszcze Więcej pytań, ale też warto Pamiętać o tym, że dzieją się takie złe Wydarzenia, no to wiele rzeczy może być Utrudnione, tak jak wiele giełd Przy DPG-u USDC Wstrzymywało tą parę wymiany Na USDT A wiele, wiele giełd, tak jak MEX Który to rozpoczął, potem Binance Od razu puściło tą parę też na dźwigni Żeby ludzie oczywiście mogli Sobie poshortować, polongować A giełdy oczywiście i tak zawsze wychodzą tutaj z zarobkiem. To, co dzisiaj dla mnie jest najważniejsze, to oczywiście launchpad, do którego się przygotowywałem, a więc projekt Rejuve, projekt z ekosystemu Agix. No i teraz oczywiście każdy musi podjąć swoją decyzję. Rynek jest, co by nie mówić, w trudnym miejscu. Jeżeli chodzi o mnie, ja wygrałem aż 4 tikety na DAO Maker, co jest w ogóle dziwne, bo na większość tych tiketów pokazywało mi 1% szans i mogę tutaj wrzucić aż 1000 dolarów. Nie będę tyle wrzucał. Wrzucam sobie transparentnie 500 dolarów na DAO Makerze, a więc tutaj Tutaj, jeżeli wygraliście alokację, musicie się zastanowić. Jeżeli chodzi o sam projekt i produkt, pochodzi z ekosystemu, który jest rzeczywiście w hypie. Jest to również projekt oparty po części na sztucznej inteligencji, aplikacja pro zdrowotna, którą zresztą testuję. No i drugą alokację będę miał, oczywiście, na SDAO. Tak jak wiecie, tak jak Wam pokazywałem. Mam tutaj tą pulę właśnie między innymi na samym SDAO, ale również na agix i zobaczymy, jaki przydział tutaj dostanę. A więc i tu, i tu będę wchodził, ale nie będę wchodził all-in. Tak jak mówię, dziwne, że aż tak duża lokacja na DAO Makerze. Nie wiem, czy po prostu mało osób wchodziło, czy, czy, czy jak to wyszło, no ale na to, na to gdzieś tam wygląda. Pamiętajcie, że to również i na jednym, i na drugim launchpadzie są zwestingowane a więc nie dostajecie 100% natomiast bardzo ważne to jest to żeby nauczyć się pracować na tym kapitale który się zarabia, a więc tak jak u mnie udało wyjąć się kapitał z krypto GPT i ten kapitał od razu po części płynie do rejuwe właśnie na alokację, czy to na DAO czy to na samym SDAO natomiast to co bardzo ważne jest to to, że oni zaczynają ogłaszać już kolejne launchpady tak jak wiecie NUNET jest już zakończony, dzisiaj mamy rejuwę i będziemy mieli jeszcze dwa projekty z tych dwóch sprawdzałem Hyper. Cycle. nawet zastanawialiśmy się czy nie wejść na privata, a więc to jest też taki ciekawy projekt z tego ekosystemu no i zobaczymy w ogóle jak ten ekosystem Agix będzie się rozwijał jeżeli chodzi o mnie, ja swoje SDAO mam tutaj wrzucone, mam wrzucone Agixy a więc w każdym tym launchpadzie będę sobie uczestniczył i będziemy sprawdzać to na spokojnie. Na giełdzie Max z kolei oczywiście tak jak wiecie oni mocno ruszyli z kickstarterami, natomiast zrobili jedną rzecz, podnieśli tutaj tiery a więc żeby w ogóle dołączyć teraz do jakiegoś kickstartera trzeba mi minimum 500 sztuk MX-u, wcześniej to było 300, więc z jednej strony dobrze, dlatego że te tak jak ja miałem 200, no to to i tak dawało groszowe alokacje, więc prawda jest taka, że jeżeli ktoś, ktoś chce mieć fajne wyniki tutaj na kickstarterze, musi mieć dużo tych MX-ów, a jak podnoszą alokacje, to też potem powinny być większe nagrody, a więc chyba to jest dobre rozwiązanie. No i oczywiście launchpad, do którego się przygotowujemy 5-5 dni. Tutaj również to jest dla osób, które mają tutaj oczywiście token M. Na koniec dwa wydarzenia gamingowe. Mamy, słuchajcie, turniej od Piratów, Pirates of the Arland, Także, jak ktoś się zainteresowany tym projektem, 14-15 do wygrania, oczywiście, tokeny AERC. No i, od, i na koniec, słuchajcie, jeżeli chodzi o gaming, przypominam o dużym dropie, y, właśnie Learn and Earn od Loe, Legend of Elysium. Myślę, że warto poświęcić parę minut, żeby to zrobić. Myślę, że możemy przejść, słuchajcie, do podsumowania. Y, przede wszystkim, ostatnia sytuacja z USDC, tak jak mówiłem, pokazała jednak, że y, Gdzieś tam y, trzeba mieć mocno zdywersyfikowany portfel. Pokazała pewne zależności, że stablecoiny mogą cierpieć, nawet jeżeli emitenci tych y, stablecoinów nie robią jakichś tam większych błędów. Bo to, że USDC miało rozdzielone 25% po różnych bankach, to dobrze. No ale to może być efekt domina zobaczymy, jak inne banki się y, zachowają i to, co jest na pewno do wyciągnięcia, że zobaczcie, że nawet przy tak małej utracie kapitału, bo nawet gdyby ten bank padł i nie zwrócił tych środków, no to spokojnie Cycle byłoby w stanie to pokryć ze swoich środków, spowodowało aż tak duże rozpegowanie właśnie na te 10%, a więc tak jak wiecie ludzie to jest, to, to jest stado i często kierują się emocjami i zawsze trzeba myśleć o zabezpieczeniu swojego kapitału, więc jeżeli ktoś miał 100% stablecoinów, to nie dziwię się, że wyszedł, żeby nie zaryzykować. Na dzisiaj to by było na tyle, będę na Twitter te, że was na bieżąco informował. Zaczynamy nowy tydzień. Czy zaczynamy hosty? Zobaczymy. Twoja hostcja jest wtedy, kiedy twoje projekty robią dobre wyniki. Dzięki za uwagę. Hej ekipa, pozdrawiam serdecznie.